operator polskiej stacji telewizyjnej, który jako pierwszy nagrał materiał na miejscu katastrofy. Zmarł w Moskwie, a materiał nigdy nie został pokazany w telewizji. Instruktor pilotażu, kwestionujący ustalenia śledztwa, powiesił się w łazience podczas urlopu w Indiach. Ktoś dwa razy przeciął przewody z płynem hamulcowym. Kwadrans po tym, jak znaleziono ciało, prokuratura ogłasza, że to było samobójstwo. Które to już w tej sprawie? Do Poles really believe that a birch tree destroyed that huge airliner? Odchodzimy. Jest święto. Ale nie odeszł. Prawdy znają Amerykanie i pewnie służby innych krajów też. Fakt, że doteraz milczą, może oznaczać, że prawda o Smoleńsku nas przerazi.